Od 17 października w komunikacji miejskiej obowiązuje limit 50% wszystkich miejsc siedzących lub 30% łącznej liczby miejsc siedzących oraz stojących. To może oznaczać spore utrudnienia, szczególnie przed 1 listopada, kiedy odwiedzamy cmentarze. Nie wiadomo nadal, jak będzie wyglądała komunikacja na 1 listopada, dlatego że już w tym momencie na ulicę wyruszył praktycznie cały tabor, łącznie z autobusami rezerwowymi, więc musimy mieć świadomość tego, że ta liczba autobusów, która będzie mogła wyjechać na ulicę Radomia, jest zdecydowanie mniejsza. Nie wydaje się również, aby dobrym rozwiązaniem była przesiadka do własnego auta, bo to również z powodu ograniczonej rotacji pojazdów na parkingach wokół cmentarzy spowoduje, że trzeba będzie czekać po kilkadziesiąt minut w ogromnych korkach, aby w ogóle dotrzeć przed nekropolię. Dlatego już teraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje, żeby odwiedzać cmentarze przez kilkanaście dni przed Dniem Wszystkich Świętych, bądź kilka dni po nim, a nie głównie 1 listopada. Również dlatego już w najbliższy weekend 24 i 25 października zostanie zwiększona częstotliwość autobusów kursujących w rejonie radomskich cmentarzy. Pewne jest natomiast to, że już w najbliższy weekend zdecydowaliśmy się zwiększyć niektóre kursy autobusów, zwłaszcza tych jeżdżących w okolice cmentarzy, średnio co 15-20 minut. Dodatkowo uruchamiamy dwie dodatkowe linie, C21 i C9. Te autobusy będą dojeżdżały do obu cmentarzy, oczywiście w zależności od trasy. W okolicach cmentarzy nie będzie żadnych zmian w organizacji ruchu, dlatego autobusy będą jeździć standardowymi trasami. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje do kierowców samochodów. Starajmy się w taki sposób zaparkować swoje auta, aby nie zablokować możliwości przejazdu przez pętlę autobusu. Gdy tak się wydarzy, liczmy się z tym, że może interweniować Straż Miejska. Autobusy linii C9 będą kursowały ze średnią częstotliwością co około 22-23 minuty, zaś linii C21 co około 30 minut.